Cześć Karol, oglądałeś Dziś w nocy? Tak, oglądałem i to jest wielka przyjemność w ogóle oglądać jeden mecz, tak jak to było wczoraj, tak i dzisiaj można sobie dłużej pospać. No i jakość koszykówki też była dobra, przynajmniej w przypadku jednej z drużyn, więc naprawdę fajnie się to oglądało. Tak jest. Oglądaliśmy dzisiaj San Antonio kontra Oklahoma City. Witamy Was w szóstym odcinku Coast to Coast. No i od razu na początek pierwsza zagwozdka dla nas. Dlaczego Nick Collison znowu nie grał w najważniejszym momencie, kiedy San Antonio Spurs odjeżdżali? Ja nie mam pojęcia i chyba nikt tego nie wie poza Scottem Brooksem. Jeżeli, nie wiem, Nick Collison nie cierpi od całego sezonu albo dwóch czy trzech na jakąś dolegliwość, która nie pozwala mu grać wielkich minut, jeżeli tego nie ma, to Scott Brooks albo jest trochę ślepy, albo nie wiem, jak to określić, bo wejście w mecz było słabe. Oklahoma 2 na 12, Collison rzucił dwie cegły. I ofensywnie nie wyglądał dobrze, ale z biegiem czasu, ogólnie był minus 7 w tym meczu, a trzeba pamiętać, że Oklahoma źle zaczęła. Oni już przegrywali na początku więcej niż 7 punktami, i tam Collison zrobił sobie ten minus, a potem był prawdopodobnie mniej więcej na zero. I komentatorzy to mówili. No, w czwartej kwarcie, nie wiem, Reggie Miller sobie nie wyobrażał, żeby Collison na przykład w ogóle siedział na ławce. A Collison nie pomachał parkietu. To jest upartość Scotta Brooksa, tak naprawdę. I ciężko to inaczej wyjaśnić, bo przecież, no sam Piotrek widziałeś, no byli po prostu gracze Thundery niszczeni, Nie no, przecież jeżeli grali niskim składem. no tam nie było w ogóle obrony. Przecież to wjeżdżanie w strefę pomalowaną to była dla Spurs ten trening, tak jakby sobie dwa rzędy Tak. urządzili, tak? I dwutakty z jednej, z drugiej strony. Momentami tak to wyglądało. Tam nie było żadnej obrony. Spurs zrobili rekord sezonu, chyba nawet w liczbie punktów spomalowanego. Tak, tam ponad 60 w gruncie rzeczy to było, Tak, i nie wiem, to 60 ponad 66 było, chyba. to zanim ja przestałem oglądać, jak oni puścili na ostatnie 2 czy 3 Wiesz co, minuty bo ja tak reklamy, to właśnie już chciałem, tak, ja chciałem opuściłem. to sprawdzić i chyba było 66, ale nie wiem, czy to jest statystyka na koniec, już 66, bo 60 szybko osiągnęli tam w czwartej kwarcie gdzieś na początku Oni mieli chyba. już 40 do przerwy, gdzie w Tak. playoffach mieli niższą średnią, chyba 38 dotychczas. Tak. Kevin Durant nie jest obrońcą na pozycji numer 4, a o mój Boże, nie jest obrońcą na pozycji numer 5, Scott Brooks, bo grał na Rotacja się gubi, piątce. on się po prostu w rotacjach gubi. Tam parokrotnie była taka sytuacja, że gdzieś powinien zrotować, pomóc, bo ktoś poszedł inny na pomoc i on powinien przejąć tego zawodnika. Zabrakło Tak. tego, z tego wynikały bardzo łatwe punkty spod kosza. Znaczy, jedna rzecz, fajnie, że Scott Brooks się odważył zrobić coś nowego i wystawił naprawdę niski skład. Okej, Tak. spróbował, ale od takiego fachowca, od człowieka, który zarabia takie pieniądze w tak dobrym klubie, wymaga się tego, że jak widzi, że eksperyment nie działa, reaguje. A tego zabrakło. Dokładnie. Dokładnie, powinien szybciej to zmienić, bo oczywiście ma tutaj taki konflikt tragiczny Scott Brooks, bo jeżeli gra wysokim składem, to będzie miał problem ze zdobywaniem punktów, ale to było szczególnie na początku, bo w trzeciej kwarcie już było inaczej trochę. Przecież oni ich tam doszli i wyszli na jednopunktowe prowadzenie. Tak, wyszli na jednopunktowe prowadzenie. Trochę tutaj to jest zasługa obrony OKC i trochę wina Spurs, bo przez chwilę zaczęli za dużo kozować piłkę, rzucać po wyjściu ze zasłony po koźle. Leonard, Parker, Ginobili jeszcze kiedyś jeszcze nie rozkręcił do końca. Ale to jest niezrozumiałe, dlaczego Scott Brooks tego nie zmienia, bo owszem, Thunder nie mieli problemu ze zdobywaniem punktów. Jeżeli się rzuca 46% przeciwko Spurs, się rzuca ponad 100 punktów, to jesteś w dobrym miejscu. Ale zupełnie inna sytuacja jest, kiedy po prostu nie potrafisz nikogo zatrzymać, a grając KD na piątce lub na czwórce, no na piątce to był absurd. Na czwórce KD po pierwsze nie rotuje, bo on ma dużo zadań ofensywnych, więc też nie ma tej energii. Po drugie, rzeczywiście w obronie systemowej się gubi, dlatego jest na przykład w Not So Solid już raz był i mógłby być za dzisiaj też za zagranie defensywne niektóre, ale to nie on otrzyma nagrodę. I to męczy KD. I myślę, że nie wiem, będzie musiał grać więcej Collisonem, ale boję się, że nie zrobi tego. Collison nie gra więcej niż te 20 minut na mecz.
Nie wiadomo, nieważne co się dzieje, Collison nie gra. Perkins grał 24 minuty prawie. Perkins dał te 6 czy 7 punktów dzisiaj w ataku, Perkins dzisiaj grał dobrze. Mi się wydaje, że Perkins no też miał problemy z pick and rollami, znaczy ale... wiesz, no inna sprawa, dzisiaj Duncan był nie do zatrzymania. Tak, Duncan był nie do zatrzymania, bo zazwyczaj jednak tak zagrali to pick and roll, żeby to jednak ewentualnie Perkins wychodził albo KD krył pick and roll i to jest problem. I to jest problem i Duncan zaczął 5 na 6, 6 na 7 bodajże, skończył 7 na 16, przepraszam, to Lena, 11 na 19 i sam mówił na konferencji prasowej, że no w drugiej połowie robił to samo, tylko że paru rzutów nie trafił, które trafiał w pierwszej połowie. I to jest prawda. Rzeczywiście Duncan mógł mieć nawet więcej niż 27 punktów, a trzeba mieć na uwadze, że grał tylko 29 minut, bo w końcówce nie grał w ogóle w czwartej kwarcie praktycznie, więc no Spurs muszą czuć się znakomicie, bo wyglądało to bardzo, bardzo, na bardzo spokojną koszykówkę. Na przykład wczoraj Indiana grała idealnie, tak mi się wydaje, jak na Indianę. Ale ja jestem pewny, że Spursi mogą powtórzyć taki mecz. Mogą raz czy dwa powtórzyć taki mecz, bo mieli tyle czystych pozycji, a jeszcze też potrafili pudłować z czystych pozycji, też się zdarzało, a i tak rzucali 57,5%, no i okazało się, że jednak wszyscy ci, którzy mówili, że brak Serge'a Ibaki będzie miał ogromne znaczenie, przynajmniej w tym meczu numer jeden, bo seria może być dłuższa, przynajmniej w tym meczu numer jeden mieli jak najbardziej rację. Tak, to było widać strasznie. Tam ta dziura w obronie to koszmarna była. Tam Kendrick Perkins nie jest już na tyle dobrym obrońcą, żeby pomagać. On jest już jedynie do grania jeden na jeden z centrem Tak. grającym biłem do kosza. I Tak, tyle. I to jest cała a jego tutaj nie ma robota. takiej okazji, bo popatrz, że Duncan No na 10, rzadko to akcji robi. Duncan jedną, dwie zrobi tyłem do kosza. Tak. Więc tak to wygląda. I wydawałoby się, że to Steven Adams byłby w tym momencie tym zawodnikiem, który jest w stanie coś pomóc, ale Adams dzisiaj akurat też nie zagrał dobrze w obronie. Tak, Adams wysoko wychodził przy tych pick and rollach daleko i zostawiał dużo miejsca za sobą. Dosyć miękko te wyjścia za zasłony, te hedge tak zwane, robiła Oklahoma właściwie przez cały mecz i przez to no, Spurs mieli łatwe kontry do podań, czy to Parker, czy Ginobili. Nie było z tym dużego problemu. Rzeczywiście Adams miał problemy, ale no, zagrał niewielkie minuty. Wypada mieć nadzieję, że troszeczkę się poprawi, ale Oklahoma ma bardzo duże rzeczy do poprawienia. Reggie Jackson, który 70% prawie rzucał w serii w sezonie regularnym, zaliczył niezły mecz, ale już 6 na 11. Generalnie poza Durantem i Westbrookiem, no tylko Reggie, No no i i Derek Derek Fisher. Fisher. Derek Fisher, ale nie należy się spodziewać, że taki mecz od Dereka Fishera dostaniemy więcej niż może jeszcze raz I to jest w kolejny tej serii. powód do radości dla Grega Popowicza, że już przetrwał ten mecz, w którym Derek Fisher zrobił dużo rzutów. Tak, bo to zawsze jest tak, może ciążyć, że ten Derek Fisher wejdzie, trafi trójkę, jedną, dwie, szczególnie w newralgicznych momentach spotkania. No i Scott Brooks będzie musiał się zastanowić, ile grać Collisonem, ile grać Cefaloszem, który Nic nie dał znowu. absolutnie nic ma, praktycznie same zero. 0 na 4 z gry, 0 na 1 Znaczy, jedno za trzeba 3. gdzieś tam przyznać, Tony Parker nie bardzo uczestniczył w rzucaniu punktów jako Tak. zawodnik, natomiast Parker zaliczył 12 asyst. Tak, ale to nie wiem, czy to było wynikiem obrony, czy to bardziej wynikiem samych decyzji Parkera, kiedy widział, że nie ma Ibaki, może podawać zaliczenie 12 asyst, nie jest łatwe. Parker nie jest graczem, który zalicza dużo takich typowych asyst. Tym razem mu się to udało. Był skuteczny, 6 na 12 z gry, dobry plus minus. No, Danny Green plus 30, to już w ogóle 27 minut. No, w ogóle to, co może cieszyć Spurs, kilka rzeczy. Po pierwsze, na pewno zauważyłeś, Kawhi Leonard od początku, kiedy Durant no, zaczął się rozkręcać, grał dobrą obronę na Durancie. Durant po prostu trafiał swoje rzuty. Leonard też był agresywny. Po pierwsze oddał 16 rzutów, ale od początku atakował KD, kiedy jeszcze nie było tych crossmeczów i jedynka kryła jedynka, dwójka, dwójka i tak dalej. Leonard wszedł w ten mecz agresywnie i na pewno tego od niego oczekuje Greg Popowicz. Tak, i jedna rzecz, którą ja sobie jeszcze wynotowałem gdzieś tam, to jest kolejny kamyczek do ogródka dla Scotta Brooksa. Transition defense, powrót do obrony po stracie, po niecelnym rzucie. To, co Kawhi Leonard robił z nimi w kontrach, to po Oj tak. prostu, to jest powtórka z tego, co Leonard robił z Portland Trail Blazers w poprzedniej rundzie. To jest wejście w dwóch, trzech obrońców bez jakiegokolwiek zawahania,
atak obręczy. Podobnie zrobił chyba w drugiej kwarcie Danny Green, wychodząc w kontrze, sieknął trójkę przy czterech obrońcach, zdaje się, gdzie był jeszcze chyba faulowany nawet. Także Tak, 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 to był taki powrót do rzut. obrony fatalny w wykonaniu Thunder i to jest kolejna rzecz, którą oni muszą poprawić i to jest akurat ten element, w którym Serge Ibaka jakoś specjalnie by im nie pomógł. Tu by im nie pomógł, ale to musi martwić, bo jeżeli słabo się wracają do obrony niskim składem, a jeżeli jest half-court offense, to mają problem z pick and rollami i będą go mieli, bo nie mają obrońców pod koszem, nie mają shot blockera. No Steven Adams Nie z Hashim potrafi, Tabit. ale no właśnie, ale Hashim Thabeet się nie porusza zbyt szybko i naprawdę Spursi będą grać tak samo. Jeżeli rzeczywiście nie będą się wracać do obrony, no to cóż. A wracając do Danny'ego Greena, miał kilka takich rzutów, gdzie się mówi przy tym oddaniu rzutu no, 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 yes! Miał takie dwa, trzy rzuty, które po prostu wpadły, ale Danny Green ma takie w miarę zielone światło, takie żółte, zielone takie na takie rzuty, bo potrafi je oddawać. I trafiał je dzisiaj. I w ogóle w tych playoffach zaczyna się Danny Green rozkręcać. Wyglądał jak w zeszłorocznych finałach. 6 na 7 z gry, 4 na 5 za 3, plus 30. I rezerwowi Spurs. Znowu, Patty Mills grał tylko 13 minut, ale miał taki okres, bodajże to było w drugiej kwarcie, gdzie ty zdobył wszystkie swoje 5 punktów w dwóch akcjach. W dwóch akcjach za dwa, potem sieknął truje. To jeszcze w pierwszej kwarcie było w końcu, co on tam mieli. To było w trzeciej, a w pierwszej. Aha, no. Bo oni chcieli zrobić akcję 2 na 1 w samej końcówce. Tak, tak, i Patty Mills odpalił i tak, trafił. Odpalił tak, taką tak. trójkę. Ja byłem w szoku, ale wiesz, podobnie tak jak krzyczał, znaczy komentował chyba Steve Kerr w tym momencie, czy Reggie Miller, że Popowicz chciał akcję 2 na 1 w tym momencie. Tak, 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 tak. To chyba Steve powiedział. I Patty Mills potrafi trafiać takie rzuty, ale no wszyscy rezerwowi. Aaron Baines. Tak, Aaron świetne Baines wejście. 7 minut grał, chociaż się wydaje, że grał więcej. Fenomenalnie. Szarża, kontest, punkty spod kosza. To jest to, czego się od takiego gracza oczekuje, który wejdzie na kilka minut, zrobi kilka dobrych rzeczy i zejdzie z boiska, da pozytywną energię, da odpoczynek Diawowi, czy da odpoczynek Duncanowi. Diawowi, który też dzisiaj grał dobrze, pomimo, że oczywiście Steven Adams chciał mu wydłubać to oko. Oczywiście chyba niespecjalnie to zrobił, ale to wyglądało dosyć niesmacznie, niesmacznie dla Borisa Dio. Ale no i... dla mnie też Boris Dio to jest kolejna właśnie rzecz, która gdzieś tam, te małe punkciki, które zbiera Greg Popowicz nad Scottem Brooksem. Jak grali z Thunder tym bardzo niskim składem, zdarzyło się chyba dwa razy, że na Borisa Dio trafił Reggie Jackson. Reggie dwa razy i wykorzystał, od razu. Nie ma ruchu piłką, jest po prostu wyizolowanie gościa pod koszem, podanie do Dio'a i nie gra. I zagrał chyba jedną czy dwie takie akcje, od razu skończył punktami, także no to są właśnie te rzeczy, których brakuje gdzieś tam Oklahoma City, których brakuje Scottowi Brooksowi, takie decyzje konkretne. Nie, co z tego, że zawodnik, ten, który ma mieć piłkę, nie jest pierwszą opcją, czy drugą w ataku, czy nawet trzecią czasami. Ma przewagę dużą nad swoim zawodnikiem, nie gra, przecież umie. Tak, tak, i tak powinien, ma oczywiście Popowicz bardziej komfortową sytuację, ale Scott Brooks naprawdę, pomimo, że będzie miał to wytłumaczenie, jeżeli przegrał tę serię, że nie miał Ibaki, to jest całkiem niezłe wytłumaczenie, bo z Ibaką by to wyglądało zupełnie inaczej. Ibaka grał we wszystkich meczach w regularze, oczywiście, bo nie jest kontuzjowany z San Antonio i OKC wygrała wszystkie mecze i oprócz jednego spotkania, gdzie Spurs rzucali 53%, Spurs nie rzucali ani razu więcej niż 43%. Było to 43, 42 i 39%. Bodajże z Ibaką na boisku rzucali 44%. Dzisiaj 57,5% i w każdym z tych spotkań, nie licząc jednego, miał najlepszy defensive rating w swojej drużynie i jeden z najlepszych plus minus, a w tym jedynym, którym nie miał, nie wiem, może wytłumaczenie jest takie, że Andre Robertson grał pierwszy w składzie. No i akurat Serge nie miał najlepszego ratingu obronnego. Ale to pokazują te liczby i to, jak wyglądała gra z Ibaką. Jaki wpływ na taką serię jak ze Spurs. I znowu, podobnie jak wczoraj, pick and roll były kluczowe. Miami niskim składem nie mogło sobie z nimi poradzić i OKC niskim składem nie może sobie z nimi poradzić, a no w przypadku San Antonio można się tego spodziewać, bo Indiana myślę, że nie będzie grała tak dobrze, a San Antonio może niszczyć przez całą serię, oni nie widzą w tym absolutnie żadnego problemu. Dokładnie. I to jest naprawdę duży teraz twardy obrzeż do zgryzienia dla Scotta Brooksa, bo
znaleźć odpowiedź teraz na taką grę San Antonio, to będzie naprawdę ciężka sprawa dla niego, bo powiedzmy sobie szczerze, Scott Brooks nie jest mistrzem wynajdowania nowych rozwiązań. Ja No. w drugiej kwarcie chyba puścił na chwilę Jeremiego Lamba. No, Lam zagrał I 7 minut tak, łącznie. okej, no bo dostał jeszcze tą końcówkę meczu, ale ja nie przypominam sobie, że on jak wszedł w drugiej kwarcie, żeby on piłkę dotknął. No właśnie, a za to Stał był w też. rogu i stał w rogu. I Tak. później co zrobił? I stał jeszcze raz w rogu. I później był przy nim obok niego Caron Butler. Mógł mu podać i zagrał indywidualnie i nie trafił. No. To jest, wiesz, to tak wyglądało, tak jak nieraz ja jestem ze Słupska i nieraz jak czarni Słups grali, zawsze mieli młodych zawodników na ławce i w końcówce wszedł idol słupskiej publiczności Patryk Przyborowski na ostatnie 2 minuty i czekał tylko w rogu, czy dostanie tą piłkę na trójkę, tak? I trochę ten Jeremy Lamb taką rolę miał, a w defensywie też 2 razy się pomylił i też był kandydatem do Not So Solid Play, gdzie nie zeswitchował z Derekiem Fisherem w ogóle i też poszły po tym punkty. Nie wiem, czy bodajże trójka. To jest takie desperackie trochę. A tym bardziej, że Jeremy Lamb wszedł na boisko, kiedy już ten niski line-up męczył się obronnie. A w ataku jakoś to tam wyglądało, więc jedynym rozwiązaniem wydaje się, żeby po prostu grał Nick Collison więcej minut. I tyle, ale Scott Brooks nie chce tego robić. Wiadomo, nie chce, no nie wiem, ma taką awersję totalną do tego, żeby Nick Collison grał większe minuty. No. Co najmniej 25-30. Nick Collison jest doświadczony, ale nie jest starym dziadkiem. Wytrzymałby te 30 minut. No nie wierzę, no chyba że jest coś, o czym po prostu nie wiemy. Ale to, co powtarzamy tutaj, zawsze ten Nick Collison ma ten plus minus dobry, wskaźniki ma dobre, zawsze robi te małe rzeczy na boisku. Nie wyszło mu ofensywnie w tym meczu, okej, dobra, jest problem ofensywny, ale tylko na starcie meczu potem schodzi Sefolosza, wchodzi Caron Butler, czy wchodzi Reggie Jackson i to jest bilansowane. Po drugie, Nick Collison potrafi trafić z półdychy. No teraz mu nie wychodziło. Rzucił w kant tablicy za trzy. Rzucił cegłę z pół dystansu i na początku też rzut za krótki. Ale myślę, że On swoje potrafi zdanie coś trafia, on dać. swoje rzuty będzie trafił w kolejnych meczach i to w ogóle nie ma dwóch zdań. To ja będę wracał do tego jak mantra. Będziemy cały czas, podejrzewam, w tej serii, przy każdej porażce OKC piętnować Scotta Brooksa, bo niestety, no, choćbyśmy chcieli, to on będzie przegrywał regularnie ten pojedynek z Gregiem Popowiczem. I tak jak w tym meczu założył sobie od początku, podejrzewam, że on przed meczem miał przygotowany ten plan. Wstawiam Collisona i będę chciał spróbować tym niskim składem. I nie było, u niego brakuje reakcji takiej na żywo. Tak jakby on z góry sobie Tak. przygotował plan, gdzieś rozpisał na kartce i on się go później twardo trzyma. I nie ma tego elementu zmiany w trakcie gry. To jest to, co cechuje najlepszych trenerów. To jest to, co potrafi zrobić Greg Popovich, to, co potrafi zrobić Eric Spoelstra, to, co potrafi zrobić Tom Thibodeau, a u Scotta Brooksa tego nie ma. Ten plan się po prostu zawalił w tym spotkaniu całkowicie. Ja wiem, że on pewnie sobie pomyślał, przypomniał sobie spotkanie wygrane na wyjeździe z Miami Heat, gdzie grał rzeczywiście tym niskim składem, ale wtedy grał tym niskim składem z Sergem Ibaką mimo wszystko. I tam wtedy Derek Fisher trafił tak jak dzisiaj, ale tam wtedy też trafił Jeremy Lamb trójki. No i I też to było Miami, które nie gra tylu pick and rolli, nie gra w zgadza takim się. stylu jak eksperci przede wszystkim i No też ale gra inna niskim sprawa, składem. że tam po prostu co nie rzucili, to wpadało. Tam mieli chyba kilkanaście trójek trafionych w tamtym meczu. A No właśnie. dzisiaj poza Westbrookiem, któremu też siedziało tylko i wyłącznie przy penetracjach podkoszowych, no i Durantowi siedziały rzuty z dystansu i z półdystansu. Ale poza nimi, no to Reggie Jackson już też tak w niezbyt ważnych momentach zdobywał te punkty. Derek Fisher tylko w dobrych momentach. Ale poza tym, no brakuje tego jednego zawodnika jeszcze gdzieś, który się dorzuci. No i też powiedzmy sobie szczerze, w playoffach Durant to powinien rzucać 35 regularnie. No właśnie, a tutaj zaliczył 6 strat, 19 rzutów łącznie, nie łącznie KD oddał. No i był skuteczny, ale przede wszystkim był zmęczony i to było widać w czwartej kwarcie. Była taka akcja, kiedy Kawhi Leonard grał przeciwko niemu no i powiedzmy, że izolację, wbił się pod kosz, gdzie tam Duranta prawie obrócił o 180 stopni, zdobył punkty spod kosza. KD musiał być zmęczony walką z Duncanem, z Splitterem, z Diałem.
To na pewno nie jest łatwe. A Scott Brooks rzeczywiście słynie z tego. To się o nim mówi. On jest dosyć uparty, on tego nie zmienia. Nie wiem, może Collisonem nie grał, bo znowu Nick Collison krwawił. Kolejny raz, dwa razy w tym meczu Nick Collison krwawił. Nie wiem, czy pamiętasz, w sezonie regularnym, chyba ze Spurs, rozbił sobie głowę. Potem w następnym też transmitowanym w National TV znowu sobie rozbił, chyba nos. Nos sobie rozbił. Teraz krwawił też z nosa, potem z nogi. Nie wiem, coś jest nie tak z tym Nickiem Collisonem. Może dlatego, tak? Tak się śmieję, że może dlatego gra takie małe minuty. Tym bardziej, że Scott Brooks nie ma zbytnio pola manewru i jedyne, co może zrobić, po prostu grać tym Collisonem więcej minut, no bo nie wiem, nie wytrzaśnie Perry'ego Jonesa, który będzie wchodził i grał super. No jest debiutantem, grał bardzo mało i nawet jeżeli ma talent, to nie na ten sezon, tak? I może nie na tą drużynę, gdzie nie ma za bardzo miejsca. Tak, szczególnie z rotacją Scotta Brooksa. Więc zobaczymy, jak to zrobi. Tym bardziej, że naprawdę jakichś majstersztyków nie musi robić. On nie musi wyciągać nie wiadomo jakiego gracza z nie wiadomo skąd. No, Andre Robesona nie wytrzaśnie i on nie będzie jakąkolwiek zmianą, bo im brakuje po prostu ciała pod koszem, tak? I może grać większe minuty Collisonem, Adamsem, ale to każdy mówił przed meczem i nie stosował się do tego Scott Brooks, mimo że w trzeciej kwarcie dostał dowód tego, że hej, to jest dobry pomysł. Można próbować. Wyszliśmy Jakoś na idzie. prowadzenie i jakoś idzie, tak? Pomimo, że Spursi mieli słabszy okres, ale okej, Spursi mieli słabszy okres, to jest jedno, ale my zagraliśmy to, co mówił Popowicz w wywiadzie, że wyszli bardziej fizycznie, agresywnie. Spurs zaczęli za długo kozłować, byli w takim błocie, jak to określił Popowicz i potrafili dojść, tak? Ale zszedł Collison i to wszystko się porypało. Zresztą troszeczkę wcześniej, ale jednak zszedł. Seria była i właściwie po meczu, już w czwartej kwarcie, przez większość tej czwartej kwarty właściwie Pełna nic kontrola. się tutaj, pełna kontrola, nic się tutaj nie mogło zmienić. Dobra, dajmy już spokój temu biednemu Scottowi Brooksowi. Niech chłopak się prześpi trochę, później niech złapie świeżego powietrza, trochę odświeży umysł i coś wymyśli dobrego na kolejne spotkanie, żeby nam się zrobiła seria. Bo naprawdę fajnie się ten mecz oglądało do pewnego momentu. Natomiast teraz chwilę poświęćmy temu, co dzisiaj będzie w nocy. I nie mówię o meczu Miami-Indiana, bo ten sobie trochę wczoraj też zapowiedzieliśmy we wczorajszym Coast to Coast. Tylko ta druga ważna rzecz, która się dzisiaj odbędzie, czyli loteria draftu. Tak. Najwięcej szans ma Milwaukee Bucks, ale kto wylosuje numer pierwszy? Czy to będzie w to Milwaukee, czy może Cleveland? Jak obstawiasz? Właśnie. Nie pamiętam, nie sprawdzałem tego, kiedy tak naprawdę ostatni raz najgorsza drużyna wylosowała jedynkę. To musiało być bardzo dawno temu, bo to się podkreśla, że najgorsza drużyna jedynki nie dostanie. Ja bym obstawiał, że Filadelfia. Filadelfia i troszeczkę chcę, żeby ta Filadelfia tą jedynkę wylosowała, żeby wybrała sobie Wigginsa czy Embiida, chyba mniej Parkera. Myślę, że Parker nie pójdzie z jedynką, bo jest za bardzo jednostronny. Tym bardziej, że oni powinni bardziej iść w tego Wigginsa, bo Embiid przy Noelu to tak trochę za Tak, ciasno może być. więc myślę, że tutaj będzie Wiggins. Chyba, że będą chcieli po prostu szybsze transition i wezmą Parkera, żeby ktoś im zdobywał punkty, ale Parker podobno, nie wiem, nie znam się, ale czytałem, że jest po prostu nogą w obronie totalną. Więc, a obrony nie da się nauczyć tak, jak da się rozwinąć Wigginsa na przykład. Więc nie zdziwię się, jeżeli znowu pojawi się dzisiaj syn danego Gilberta i wyciągnie i przyniesie im szczęście i znowu wylosuje im jedynkę. Ale tak u środków ze strony Philadelphia 76ers ma być Julius Erving, więc to wie, może doktor J gdzieś tam tymi swoimi długimi rękami zanurkuje po tą piłeczkę. Przynajmniej Może, mentalnie. a liga wiadomo, kogo by chciała z jedynką, nie? Żeby kto wylosował, kto jest legendarną drużyną, a miał słaby sezon, tak? Tak jest. Więc się też nie zdziwię, że jeżeli Lakersi będą z jedynką, więc wiadomo, że jeżeli będą Lakersi, to wiadomo, będą teorie spiskowe od razu. To jest nieodzowne, pewne na 1000%, tak? Tak jak było Cleveland po LeBronie, potem Pelikany miały, bo zaczynały, a teraz idealnie, żeby Lakersi, żeby się mogli odbudować. Tak jak Chicago trafiło z Derrickiem Rose'em. O, czyli tak, Chicago miało sporo szczęścia i na takie szczęście liczy na przykład Minnesota Timberwolves i to może być najciekawsza historia, jeżeli Minnesota
wylosuje jeden z trzech pików pierwszych, tak? Bo loteria dotyczy pierwszych trzech, jeżeli się nie mylę, potem już jest odpowiednio do bilansu w sezonie regularnym. Więc dla Minnesoty, która ma, nie wiem, który tam 13. szansę, czy jakoś tak na pierwszy pik, To byłaby gwiazdka z nieba i szansa, żeby Kevin Love został. szansa, żeby Kevin Love został z jakimś talentem, bo jeżeli nie, jeżeli to będzie pik w drugiej dziesiątce, To no to będą możliwe. Flyers będzie musiał patrzeć, kto wybiera w pierwszej trójce, czwórce i szukać tam już wymian z Kevinem Love'em. No, myślę, że ktoś się na Kevina Love'a skusi, pomimo tego, jak dobry jest ten draft, to Kevin Love nadal ma 10 lat dobrej kariery przed sobą. Tak No, myślę, ma 25 lat. właśnie, to jest jeszcze, tak się mówi gdzieś tam, że Kevin Love to już jest grany trochę zawodnik, ale właśnie spojrzeć trzeba w jego metrykę. 25 lat, w wieku 26 lat będzie prawdopodobnie podpisywał swój najważniejszy kontrakt w karierze i ten najwyższy. I no jak tu nie inwestować w takiego zawodnika? 26 lat, czyli teoretycznie prime jeszcze przed sobą, a on przecież już jest w samej czołówce NBA. Tak, tutaj myślę, że warto będzie zaryzykować. Oczywiście bardzo są cenione wybory w drafcie, ale jednak zważywszy na wiek Lawa, to jednak myślę, że że Minnesota jednak, jeżeli nie będzie mieć tego piku wysokiego, to się zdecyduje, tak? I no muszą próbować, bo przebudowa Minnesoty łatwa nie będzie, bo tam wolni agenci nie będą spływać drzwiami i oknami. Więc to nie jest dla nich zbyt komfortowa sytuacja, ale myślę, że na Kevina Love'a no musi się ktoś zdecydować, bo myślę, że jest warty nawet oddania jakiegoś wysokiego piku, nawet w takim drafcie, bo wypada mieć nadzieję, że w innej drużynie z lepszą obroną troszeczkę Kevin Love będzie ważnym czynnikiem. Myślę, że takim czynnikiem numer dwa do mistrzostwa, nie czynnikiem numer jeden, Zdecydowanie. albo czynnikiem numer jeden prim, tak? Bo Taki taką Kevin Love do Carmela Antonego na przykład. to nie za bardzo. No. To nie za bardzo. Nie wiem, może ja się już wiele razy to było pokazane, że się nie znam, szczególnie w moich typach, ale Kevin Love, Carmelo Anthony, nie, to nie jest to. Jeszcze Jabari Parkera dołączcie, to już będzie ofensywy 1000%, ale defensywy 0. Więc znaczy stoperem wtedy będzie Anthony. No a to nie jest jakiś zbyt dobry znak. Nie, nie wiem, kogo ty typujesz, kto będzie miał szczęście dzisiaj, To no, jutro. powiem szczerze, gdzieś tam z tyłu głowy mi się kołacze Detroit Pistons i Stan Van Gundy, który wysłał Kyla Singlera na losowanie i coś tam mówił, że jeżeli nie przyniesie wysokiego piku, to obetną mu dniówkę. Także gdzieś tam, ja bym chciał, żeby to Detroit się odbudowało, żeby wylosowali wysoki numer w drafcie, oddali Josha Smitha, oddali Brandona Jenningsa. Wzięli zawodników, którzy grają lepiej w obronie i wrócili do tego, w czym są najlepsi, czyli tej grze obronnej. Dlatego, Tak. ale z kolei z drugiej strony patrząc, to zawodnik, który by do tego pasował, to jest Joel Embiid. Przy Andre Drummondzie tak nie bardzo. Nie, no ewentualnie no Ewentualnie Wiggins Wiggins. albo Parker. No, myślę, że jeżeli Van Gundy jest za sterami, to wybierze nie Parkera, tylko wybierze Wigginsa. Tak, bo jeżeli zestawić taki skład z Wigginsem, Smithem, Drummondem, tylko znowu nie ma rzucania, ale to defensywnie można stworzyć fajny kolektyw. Jedno, co jest ważne, myślę, chciałbym, żeby jak najwięcej, no to jest oczywiste, bo tam są słabsze drużyny, niech jak najwięcej pików trafi na wschód. Naprawdę, bo ten wschód Niech się odstaje wyrównuje. i tak niech się wyrównuje, i dlatego nie chciałbym, żeby Lakersi zbyt wysoko wybierali, żeby tam pod koniec pierwszej dziesiątki, nie wiem, którzy Tym tam bardziej, są. że oni mają naprawdę dużą łatwość w przekonywaniu do siebie wolnych agentów. Tam nie ma Tak. problemu takiego jak w Minnesocie, jak w Milwaukee, że no to jest nieatrakcyjne miasto, że ludzie tam nie chcą grać, że to nie jest popularny klub. Lakersi to jest marka sama w sobie i oni nigdy nie wybierali wysoko w drafcie. Znaczy ostatni raz lata 80. chyba, gdzie oni naprawdę wysoko w drafcie wybierali i dobrze wybierali. A przecież nawet Kobe Bryant to jest wybór Hornets Hornets, i tak. później przehandlowany za Bradley Bacha. Także z tego co, tak jak sobie powiem ci szczerze, przypomnę, jest czas Andrew Bynum, który też nie był wyciągnięty jakoś bardzo wysoko. To chyba Eddie Jones był tak w miarę wysoko wyciągniętym zawodnikiem.
Ale pewnie się mylę. A Eddie Jones to był 93 albo Coś 4 takie, coś teraz. takiego, tak, to było połowa albo wczesne lata 90, coś w tym stylu, więc no Lakersi nie mieli pików, bo byli w miarę Ale albo w dobrze. playoff. Tak. No i zobaczymy, chociaż no na pewno liga nie byłaby smutna, jakby i Kobe nie był. Kobe by był szczęśliwy dosyć. Nie wiem, czy szczęśliwy byłby ten, kto by tam trafił. Na początku pewnie tak, ale potem nie wiem, jakby to wyglądało, ale to jest zawsze loteria i zobaczymy, jak to będzie. Będzie okazja o tym pogadać, Na może pewno. szczególnie kiedy już będzie draft, liga letnia i takie rzeczy. No Karol, na koniec twój stały punkt programu. Daj. Tak, tym razem poszedłem w inną stronę. Troszeczkę wszystkich może zaskoczę. Miał być Jeremy Lamb ze swoją akcją w obronie, gdzie też się znowu zagapił, no ale stwierdziłem, no co, znowu zagapienie się w obronie da mnie, tym razem na coś innego i tym razem Not So Solid Play of the Night. Dzisiaj będzie się nazywało Not So Solid Pop of the Night, bo tą nagrodę dostaje Greg Popowicz, który użył, bagatela, 48 słów łącznie w wywiadzie z Davidem Aldridge'em. Z Aldridge'em, któremu niegdyś zarzucił to, że nie wie, co to znaczy słowo happy, żeby on mu to zdefiniował, tak? Taki słynny wywiad. Define Tak, define happy, nie? I to było coś ciekawego, żeby usłyszeć od Grega Popowicza tyle rzeczy, że Oklahoma City wyszła agresywnie w defensywie, że nie było ruchu piłką, że nie było zmiany stron boiska, właśnie tego ruchu piłką, wszerz, że są w błocie, że powinni po prostu zagrać lepiej w obronie, w ataku. Dużo rzeczy tam powiedział. Jak na Grega, bardzo dużo, więc on dostaje dzisiaj tą nagrodę, tak z przymrużeniem oka, bo 48 słów to musi być jakiś chyba rekord. Jest. Tyle na dzisiaj. Dzięki za to, że nas słuchaliście od początku do końca. Byli z Wami Piotrek Zarychta. I Karol Milcarz. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.